Oczywiście. Jak każesz. Tak.
Oczywiście. Thank you.
prowokujesz. Zrobione. Tak. Dziękuję. To było nieprzyjemne doświadczenie. Dziękuję. To było nieprzyjemne doświadczenie.
Tak, jak sobie życzyłeś. Nasza miłość i nasza rodzina są czymś więcej, niż oczekiwałeś. Słyszałaś coś, kochanie? To nic, mój drogi. Ktoś stoi u drzwi. Zaraz je otworzę. Dzieci skończyły kolację. Połóż je do łóżka, a ja zobaczę, kto to taki. Pośpiesz się! Dzieci będą chciały, by ktoś pocałował je na dobranoc. Zaraz wracam, kochany. Przerywasz nam w intymnym momencie, a ja nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza. Szczęście jest urokliwe. Wszystko, czym rozkoszują się śmiertelnicy, ma w sobie pewną moc. Dałam mu to, czego zawsze pragnął. Cóż w tym złego? Emocje są nieuchwytne. Nie można ich zobaczyć. Zwykle jednak wywołuje je coś prawdziwego. Prawdziwe wydarzenia, prawdziwi ludzie. To, co mu zrobiłaś, jest odrażające. Widziałam jego samotność i tęsknotę za posiadaniem kochającej rodziny. Najwyraźniej można dostać to, czego się pragnie, a mimo to cierpieć potworne katusze. To lekcja dla każdego, kto zastanawia się nad małżeństwem. Jak długo zamierzasz utrzymywać go w stanie otępienia? Czy poczuje, gdy jego ciało zawiedzie i zabierze go śmierć? Krótki, rozkoszny żywot lepszy jest od niekończącej się żałosnej egzystencji. Wolności nie można dać. Ten templariusz musi ją sam odnaleźć. Czego się nauczy, jeśli mu pomożesz? Niczego. Nasze myśli i dusze są ze sobą złączone. Jeśli zginie jedno z nas, drugie czeka to samo. Większość moich sił pochłania podtrzymywanie tej więzi. Jestem jego żoną i jego dziećmi. Będzie mnie bronił i umrze, jeśli będzie trzeba. Niczego od ciebie nie chcę. Mam, czego mi trzeba. Proszę tylko, byś zostawiła nas w spokoju. A więc nie pozostawiasz mi wyboru. Pomocy! U drzwi są bandyci! Zabiją nasze dzieci! Pomocy! Nie pozwolę im na to! Go!
Oczywiście. Goście, zabawiłbym was, ale nie chce mi się. Ale dlaczego nie męczy cię ta przemoc, której tyle jest na świecie? Bo mnie tak. Nie wolałabyś położyć się i zapomnieć, zostawić to za sobą? To niedorzeczne. Nie możesz oczekiwać, bym legła na lepkiej od krwi podłodze. Musimy stanąć i walczyć. Nie poddawaj się. Musisz mu się oprzeć, albo będzie po nas. Dlaczego walczysz? Zasługujesz na odpoczynek. Świat da sobie radę bez ciebie.